Słowo, które chcę wam dzisiaj przekazać, zatytułowałem Narodziny martwej religii. I może wielu spośród was, ci, którzy uczestniczą w naszych poradnych tygodniowych spotkaniach, już wie, o czym będę mówił. Może niektórzy z was słyszeli już coś nieco na ten temat, ale też wiem, że są osoby, dla których ten temat będzie nowy. Na poradnym nabożeństwie mówiłem wam, że Bóg, Duch Boży najwyraźniej ponagla mnie, żeby to słowo już teraz, już dzisiaj powiedzieć. A więc przypuszczam, mam prawo tak przypuszczać, że nad kimś z nas, może nad wieloma, może nad wszystkimi, zawisło jakieś niebezpieczeństwo, przed którym Bóg nas chce ostrzec, Bóg nas chce ochronić przed decyzjami niebożymi, decyzjami, które odciągnęły nas od Niego. Będziemy dzisiaj gdzieś dużo czytać z Bożego Słowa. Wybaczcie mi troszeczkę chrypkę, ale postaram się jakoś to przezwyciężyć. Rozpoczniemy od drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 17. W tym rozdziale omawialiśmy to już kiedyś w tygodniu. Jest opisany upadek państwa izraelskiego. Są opisane przyczyny upadku tego państwa. Mówiliśmy sobie też już o tym, że aż kusi dosłownie, aż nas tak korci, żeby porównać to, co wydarzyło się w państwie izraelskim i Boże przyczyny podane w tej księdze, przyczyny upadku tego państwa, porównać do losów naszego kraju, do tego, co jak wygląda nasza rodzima historia i przeciwstawić to, co Bóg mówi o przyczynach upadku, temu, co mówią historycy, politolodzy, socjolodzy, różni superznawcy historii, szukając przyczyn polskich nieszczęść. Ale to jest jakby temat na inne kazanie. Dzisiaj chcę mówić o tym, jak i kiedy narodziła się martwa religia. I w drugiej części 17 rozdziału II Księgi Królewskiej od 23 wersetu, a więc od momentu, kiedy już ten upadek państwa izraelskiego nastąpił, czytamy tak. Aż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi proroków, i został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy. Król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Awwy, z Hamatu i Sefarwaim ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miastach. Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak. Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. To też nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz. Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście. Niech uda się i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się więc tam jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii i zamieszkał w Betel i on nauczył je
jak mają oddawać cześć Bogu. Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlili. I tak Babilończycy stworzyli sobie Sukot-Benota, Kutejczycy stworzyli sobie Nergala, Hamatczycy stworzyli sobie Ashime, Awwejczycy stworzyli sobie Nibhaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś spalali swoje dzieci dla Adra Meleka i Anam Meleka, bogów sefarwejskich. Oddawali też cześć Bogu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim Bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli. I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według Jego ustaw i Jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im, nie oddawajcie czci innym Bogom, nie kłaniajcie im się, nie służcie im, nie składajcie im ofiar, lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i Jemu się kłaniajcie i Jemu składajcie ofiary. Ustaw zaś i praw i zakonu i przykazań, które wam spisał, przestrzegajcie, wypełniając je po wszystkie dni, ale innym Bogom czci nie oddawajcie. O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym Bogom czci nie oddawajcie. Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego swego zwyczaju. I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego. Kiedy czytałem te wersety, uświadomiłem sobie, że to właśnie wtedy narodziło się coś, co możemy nazwać martwą religią. Ktoś by powiedział, że przecież te kulty, te różne straszne tu wymienione obrzędy służące obcym, strasznym bogom, istniały już dużo, dużo, dużo wcześniej. Ale wiecie, według kryteriów, które ja jakoś sobie tu przyjąłem, tamte religie to nie były martwe religie. Oni nie tylko wierzyli w to, co robili. Oni nie tylko powierzchownie jakoś czy ceremonialnie czcili swoich bogów, ale oni naprawdę czcili tych bogów. Oni naprawdę żyli dla tych bogów i posłuszeństwu tym bogom. Inna sprawa, i też to nie jest temat na to kazanie, że to były demony. Demony, które sprawiały, że życie, systemy wartości, systemy społeczne w tych narodach zmierzały ku coraz gorszemu, coraz straszniejszemu i zakończyło się dla nich tak, jak się to zakończyć musiało. Ale to nie były martwe religie. Martwa religia pojawiła się wówczas, kiedy król asyryjski wpadł na pomysł, żeby nauczyć tych osadników, tych, którzy zamieszkali na Ziemi Świętej, na ziemi kiedyś podarowanej przez Boga Bożemu ludowi, żeby ich nauczyć, jak należy czcić tego Boga. A więc posłano tam jednego z kapłanów i ten wprowadził ich wszystkie tajniki wiedzy religijnej, jakie mają być kolory szat, jaka ilość frędzli,
jaka ilość kroków, a jaka długość łańcuszków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W którą stronę się obrócić, ile razy przyklęknąć, ile razy przeżegnać, którą ręką. Opanowali tą sztukę perfekcyjnie, bo byli w takiej potrzebie, bo ta ziemia była dla nich ziemią wrogą, bo lwy, które tam zaczęły się w sposób dziwny nagle jakoś rozmnażać niczym szarańcza, atakowały ich i pożerały. Najwyraźniej jakoś to pomogło, ale tak sobie pomyślałem, że lwy, Boże stworzenia, też byle czego jadły nie będą. Najwyraźniej im się to przejadło już to, czym się jakoś tam pożywiały. To oczywiście tylko żart. W każdym razie w tym momencie w umysłach, w sercach, w tradycji pojawiło się coś takiego. Wypełniamy przepisy, wypełniamy religijne ceremoniały, robimy wszystko tak, jak należy, a reszta to już nasza prywatna, osobista sprawa. I każdy tam miał swoją świątynkę, i każdy miał swojego bożka, i każdy miał swoje własne ceremoniały, własne święta i własne obrzędy. To wszystko, kochani, działo się około 735 mniej więcej roku przed Chrystusem. Niedługo potem prorok Izajasz zapisał takie Boże słowa. Księga proroka Izajasza, pierwszy rozdział od drugiego wersetu. Słuchajcie, albo przepraszam, przeczytamy od czwartego wersetu. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe, od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy, sińce i świeże rany, nieopatrzone, nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka syjońska, jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie nowej sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. Straszne, straszne słowa. Oto taka dwulicowość. Oto takie skrupulatne wypełnianie religijnych ceremoniałów, które stało się obrzydliwością dla Pana. Oto dzieją się rzeczy, których Bóg już ścierpieć nie może. Mówi o tym wyraźnie. Nie trzyma tego w tajemnicy. Nie trzyma ich w jakiejś tam niewiedzy, że być może niezbyt dokładnie wypełniają jakieś ceremoniały, czy niezbyt dokładnie odmawiają jakieś tam kolejne mantry. Ale mówi im wyraźnie. Czegoś takiego ja ścierpieć nie mogę. I tak trwało.
I tak trwało coś, czego Bóg nienawidził, czego ludzie się kurczowo trzymali, czego, w co wierzyli i co było dla nich ciągle tylko przyczynkiem do jakiegoś smutku, jakiejś bezradności, dezorientacji. A przecież my tacy tutaj staranni w tym wszystkim, co robimy, a Bóg milczy, a Bóg tego nie chce. A niby dlaczego? Nie było wyjścia. Nie było ratunku. Pojawił się na ziemi Syn Boży, Jezus Chrystus. Jedyne wyjście, jedyny ratunek, jedyna droga, prawda i życie, by dać temu, by się temu przeciwstawić, by zakończyć to, co trwało już tyle lat. A więc od tego momentu, który ja jakoś zauważyłem, jakby czas narodzin martwej religii, upłynęło około 760 lat. I przez tą samarytańską ziemię, gdzie panowała ta dwulicowość, gdzie martwa religia niczego nie dawała, można by to rzeczywiście wtedy nazwać takie opium dla ludu, przez tą ziemię idzie nasz Pan Jezus Chrystus. I pamiętamy wszyscy spotkanie z samarytańską kobietą. Przyszli do studni, Jezus usiadł, uczniowie poszli do miasta kupić żywność, a do studni przyszła samotna samarytańska kobieta. I tak czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale od 7, może zacznijmy, wersetu. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama byś prosiła go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i czody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczy do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś, rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z tobą, jestem nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł,
o co pytasz albo o czym z nim rozmawiasz. Niewiasta natomiast pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który wszystko mi powiedział, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Znamy też ciąg dalszy tej historii, kiedy mieszkańcy miasta przybiegli i słuchali z zapartym tchem. Zapartym tchem tego, słuchali tego, o czym Jezus im opowiadał. I tak wielu się wówczas nawróciło. Tak wielu przyjęło, że Jezus prawdziwie jest Synem Bożym, że Jezus prawdziwie jest tym Mesjaszem, posłanym na ten świat, by ratować człowieka od tej martwej religii, która nic, absolutnie nic nie dawała. Już wątpliwości przeniosły się do tego, czy może to nie ta góra. Już nie była kwestia ceremoniałów, ustalenia świąt, czy to ma być sobota, czy niedziela, czy może lepiej by było poniedziałek. To już nie była kwestia ustalenia, czy w grudniu, czy może na wiosnę, i czy w stajni, czy w jaskini i tak dalej, bo tego typu spory ostatnio się toczą. Papież podobno wypowiedział się, że historie o barankach i osłach w stajence to są czyste bajki, a więc konsternacja w tej części świata chrześcijańskiego, który jakoś na tej wizji owieczek, wołów i osłów oparł swoją wiarę. Spór już tutaj zaczął to dotyczyć bardziej tego, czy to ma być ta góra, czy to ma być inna góra, czy to dobrze ojcowie, czy to wy macie rację, czy to my mamy rację. Jak widać, niewiasta była dość dobrze obeznana w sprawach religijnych, prawda? Ale też w jej życiu możemy zobaczyć owoce tej martwej religii. Pięciu mężów, teraz konkubinat. Wstyd, poniżenie, przegrane życie. Nieraz fakt, że przyszła samo południe do studni, jest interpretowany jako to, że wstydziła się tam przychodzić wtedy, kiedy inne niewiasty z miasta przychodzą, bo pokazywały ją sobie palcami, jakie ona to życie wiedzie. Tak bardzo przegrane, tak bardzo upokorzone życie. Owoc martwej religii. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Kiedy ja przyglądam się mojemu życiu, a zachęcam bracie i siostro, byś zrobił to samo. Pomyśl sobie, jakie owoce przynosiła twoja martwa religijność, twoje usilne starania, twoje upieranie się przy twoich racjach, jaki dzień tygodnia, czy jaka długość frędzli przy szacie. Pięciu mężów, konkubinat, wstyd, upokorzenie. A taka dobra wiedza, a taka znajomość religijnych spraw. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Będziemy czytać od 16 wersetu. Do kogo przyrównam to pokolenie? To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników. I mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan
nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił i mówią, że on żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popierze pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które stały się u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Także ostre, także kategoryczne, także niemal okrutne słowa wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Wypowiedział je do miast, które doświadczyły Bożej obecności. Do miast, które widziały Boże cuda, widziały żywego Boga pośród siebie. A jednak nic sobie z tego nie robiły. A jednak jakby nie skorzystały z tej cudownej sposobności. Pomyślałem sobie, o ileż bardziej dzisiaj byłaby surowa ocena Chrystusa dla nas, którzy nie tylko doświadczyliśmy żywej Bożej obecności w naszym życiu. Tak wiele spośród nas doświadczyło cudów, uwolnień, niesamowitej Bożej interwencji, gdzie nasze życie, a wiem ile razy moje, zostało cudownie uratowane. A jednocześnie wiemy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, na Golgocie za nasze grzechy i wiemy, że zmartwychwstał i żyje. Oni widzieli jeszcze żywego Jezusa przechadzającego się między nimi. My już wiemy, że żeby nas ratować, poszedł na krzyż, na Golgotę. I wiemy, że zmartwychwstał i żyje. Jakże dzisiaj jeszcze ktokolwiek z nas może szukać usprawiedliwienia, by jednak nie uwierzyć, by jednak wahać się, by jednak bardziej zaufać jakiejś tam świątynce na wzgórzu, czy jakiemuś domowemu bożkowi? Jak ta sytuacja, w jakiej znajdujemy się, ma się do dzisiejszego tak powszedniego i ekumenicznego gadania, że każdy ma swojego Boga i każdy się modli tak, jak mu pasuje, że grunt, że się modli i że najważniejsze, że się modli i że to z Bogu z pewnością na pewno się podoba, bo jakżeby inaczej. Nie zatrzymywałem się dłużej nad wersetami, w których czytaliśmy o składaniu dzieci w ofierze okrutnym, krzyżerczym bogom, demonom. A jak się to ma dzisiaj do naszego składania dzieci w ofierze bogom tego świata? Przesadzam. Kiedy w szkołach dzieci uczy się odstępczych, martwych religii, kiedy wciska im się darwinowską ewolucję i inne pseudonauki wymyślone tylko po to, by przekonać, że nie ma żadnego Boga, nigdy nie było, że kiedy dzisiaj nasze dzieci uczy się różnych religijnych hokus pokus, które mają wystarczyć, żeby się podobać Bogu. A my na to patrzymy, a my się z tym godzimy.
a bez tym nic nie robimy. Kiedy nasze dzieci giną w paszczach okrutnych bogów tego świata, a my ze smutnymi minami mówimy: trudno, takie życie. Bardzo łatwo, kiedy żyjemy w czasach takich, jakich żyjemy, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebujemy żywej interwencji żywego Boga, jak bardzo potrzebujemy żywego, a nie martwego Kościoła, jak bardzo potrzebujemy, by nasza religia nie była martwą religią ceremoniału, ale prawdziwym oddawaniem Bogu czci w duchu i w prawdzie. Jak łatwo w takich sytuacjach dać się zwieść na manowce, zachwycić się czymś, co bynajmniej nie jest Boże, nagle zachwycić się czyjąś gorliwością, powiedzieć: wow, ci wspaniali muzułmanie to się tak modlą 5 razy dziennie, że chrześcijanie to powinni się od nich uczyć. Pamiętam historię, którą opowiedział jeden z misjonarzy. Leciał samolotem gdzieś, ja nie wiem, czy nie ze Stanów. Dość długo w każdym razie trwała ta podróż. I nie to w Stanach, bo na terenie Stanów Zjednoczonych. I dość długo ta podróż trwała, a obok niego siedział jakiś taki tajemniczy mężczyzna. I on zauważył, że ten mężczyzna się modli całą drogę. Że on coś tam szepcze i szepcze. Rozpoznał oczywiście jako stary kościelny wyga, że to modlitwa, więc mu nie przerywał. I kiedy tamten skończył, zagadał do niego, widzę, że pan jest bardzo religijnym człowiekiem, że pan się tutaj modli, z jakiego kościoła pan jest. No to patrzył na niego, mówi: ja jestem satanistą. Modlę się do mojego Boga, do mojego pana szatana. A kiedy lecę samolotem, to wykorzystuję ten czas, by przeklinać w imieniu mojego pana wszystkie te miasta, nad którymi lecimy. Jaka gorliwość, jaka religijność, jaka, tego nie nazwałbym martwą religią. Kiedyś Eliasz wezwał na pojedynek kapłanów Baala, kapłanów bogini Aszery. I w pierwszej księdze królewskiej czytamy 18 rozdział od 26 wersetu, czytamy tak: wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drzwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czymś innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc zbudzi. Wołali więc głośno według swego zwyczaju, zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew z nich spływała, a gdy minęło południe, oni jeszcze trwali w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Nie chcę bynajmniej, by tematem dzisiejszego zwiastowania było bałwochwalstwo, czy głównie bałwochwalstwo. To jest jakby odrębny temat. Ale chciałem wam pokazać, że jeżeli żyjemy w martwej religii, jeżeli żyjemy w czymś, co nie daje żadnych rezultatów, to bardzo łatwo zachwycić się czymś, co wydaje się być takie żywe, takie niezwykłe. Martwa religia przez swoją martwotę namawia nas, nakłania nas, a jednocześnie uczy nas tolerancji i akceptacji do innych. Bynajmniej nie martwych religii. I jak łatwo wówczas pomylić przejawy prawdziwego życia z tym, co jest jedynie takim szumnym, nieraz nawet bardzo doskonałym, wręcz porywającym udawaniem prawdziwego życia.
Kiedy żyjemy w takiej religijnej martwocie, a zobaczymy coś, co się tylko po prostu rusza, to już jesteśmy zachwyceni. Już się nam to wydaje jakieś niezwykle żywe. Kilku przewróciło się w kościele, a już wierzymy, że ten kościół to jest taki żywy jak żaden inny kościół. Kilku gdzieś tam wrzasnęło w jakimś kościele, a mówimy, ojejku, ale ten kościół jest pełny ducha. Bo oni tam tak brzeszczą, że szyby się trzęsą. Kilka takich demonstracji, a już zachwyt. Ależ to jest żywy kościół. Pomyślałem sobie, że kiedy widzimy martwy, cichy, pusty cmentarz i nagle ziemia zaczyna się ruszać, to gotowi jesteśmy zaraz zawołać Alleluja! Martwi stają z grobów. A tak często to po prostu tylko krety robią swoją krecią robotę. Nic to wspólnego nie ma z Bożą mocą, z Bożym działaniem. Wobec tak powszechnego dzisiaj odstępstwa, wobec tak powszechnej religijnej martwoty, to co widzimy, co słyszymy, czego doświadczamy, niech będzie dla nas takim bardzo poważnym ostrzeżeniem, że ta martwa, religijna bestia znowu zaczyna się panoszyć na tym świecie. Że to, co kiedyś Bogu tak bardzo obrzydło, na nowo zaczyna się panoszyć, stosując tym razem diabelską socjotechnikę, psychologię i inne rzeczy, które Bóg nazywa po prostu czarami. I to coś próbuje nam znowu wmówić, że właśnie takie działanie, że coś takiego Bogu się szczególnie podoba. Drodzy bracia i siostry, nawet jeżeli będziemy z politowaniem patrzeć na kogoś, kto oddaje się martwym ceremoniałom religijnym, to pamiętajmy, że zabawa w martwą religię to jest bardzo niebezpieczna zabawa. To nie jest jakiś wirtualny PlayStation, to jest naprawdę igranie z ogniem. To jest prawdziwa walka na śmierć i życie. Nazwałbym to nawet wręcz taka diabelska, rosyjska ruletka. To mi się, co mi szkodzi? A wszyscy tak robią. A wszyscy tak robili. I nic się nie stało. To ja też tak będę robił. Pastor Kulec opowiedział kiedyś na prawie zabawną, choć budzącą grozę, historię o pewnej babci, która wyprowadziła krowy na pastwisko. No i jak to często na tych wiejskich pastwiskach, wbijała sobie kołki w ziemię, przywiązywała do tych kołków łańcuch. Jedna krowa, druga krowa, trzecia krowa, kołek za kołkiem. Jechał patrol policyjny wzdłuż tego pastwiska, przyglądają się babci, nagle zahamowali, wybiegli, biegną do babci, bo zobaczyli, co ona robi. Okazuje się, że babcia wbijała w ziemię granaty moździerzowe z tą długą rączką, z tymi lotkami i do tych granatów przywiązywała sobie krowy beztrosko. Przerażeni, zatrzymali babcię, wyrwali te granaty. Babcia oburzona. Kiedy zaczęli zbierać te kołki, babcia wręcz się wściekła na nich, jak oni mogą jej zabierać takie porządne kołki. To się dobrze w ziemię wbija. Te lotki górą sprawiają, że łańcuch nie spada do góry. Więc co oni to robią? Babcia, skąd to masz? Ze stodoły. A skąd tam się wzięły? Zawsze tam były. Zawsze tam były. Zawsze tak używaliśmy. I co wy tu ode mnie chcecie? Tradycja. Odziedziczona po przodkach. Zawsze tam granaty były. Kto by się tym przejmował? Jak dziadek wbijał granaty, ojciec wbijał granaty, ja też będę wbijał granaty.
nasza niewiedza, nasza wręcz religijna głupota odziedziczona z pokolenia, w pokolenie naprawdę grozi nam śmiertelnym, niebezpieczeństwem. Kiedy czytasz te straszne historie sprzed już prawie 3000 lat, i nie da się zwieść, że to już nas nie dotyczy. Że to oni byli takim tylko głupimi narodami, oni mieli taką marną wiedzę, oni się tak dali oszukać, a my to jesteśmy już za mądrzy na to. Nie daj się oszukać, że naszym rodzicom, naszym dzieciom, naszym domom, naszym bliskim już dzisiaj nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Z tego, o czym mówimy, z czego doświadczamy tu każdego niemal dnia, dopiero dzisiaj widzimy, jak naprawdę, dopiero dzisiaj jest niebezpiecznie. I wielu nas tego doświadczyło, wielu jeszcze doświadczy, że wszędzie jest niebezpiecznie poza Chrystusem. Poza Chrystusem grozi ci straszne, śmiertelne niebezpieczeństwo. To, co mówiłem już przedtem, czas zmierza ku końcowi. A diabeł jest świadom tego i jest świadom dużo bardziej niż my. I tym bardziej właśnie teraz szaleje wokół z wielokrotnie większą niż wówczas nienawiścią, z taką pasją niszczenia, z gniewem, ma pasję do zabijania Bożych dzieci, do zwodzenia, do oszukiwania. Powoduje nim zwielokrotniona 1000 razy, a może 3000 razy, skoro to mówimy o tym przedziale 3000 lat. 3000 razy zwielokrotniona nienawiść do Bożych dzieci. Ale jest dobra wiadomość. Boży wyrok w tej sprawie już zapadł. I to jest wyrok prawomocny. Ten wyrok Boży został uprawomocniony na Golgocie. Pamiętacie, co Jezus powiedział o Duchu Świętym? A gdy On przyjdzie, Ewangelia Jana, 16 rozdział od 8 wersetu. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. A potem, nieco dalej, w tej cudownej księdze, ten sam apostoł Jan opisuje nam objawienie, które od Jezusa otrzymał. I w 15 rozdziale Księgi Objawienia czytamy tak. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty. To też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. A potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. I wyszło ze świątyni 7 aniołów, mających 7 plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z 4 postaci dała 7 aniołom 7 złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni,
gdyż nie dopełni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. Czy zdajemy sobie dzisiaj sprawę z tego, co zbliża się do nas tak wielkimi krokami? Czy zdajemy sobie sprawę i czy poważnie traktujemy to, o czym Bóg mówi, że nadchodzi? Czy może jakiś martwy, religijny rytuał dzisiaj jest w stanie uspokoić twoje sumienie? Jest w stanie sprawić, że przestaniesz się zajmować swoim grzechem, grzechem, który jest w twoim czy w moim życiu? Że jakiś martwy, bez znaczenia zdawałoby się rytuał, sprawi, że machniesz ręką na to, na co Bóg szykuje, ma zamiar wylać swój gniew i pielęgnujesz to w swoim życiu, nie przejmując się kompletnie, że to coś dużo gorszego niż ten granat, który babcia sobie beztrosko wbijała w pastwisko, pasząc swoje krówki. To jedno pytanie, które sobie zadałem. Drugie pytanie, które sobie musiałem zadać przy tym, to czy moje i twoje ofiary składane Bogu przypadkiem już Bogu nie obrzydły? Czy przypadkiem nie usłyszę kiedyś tego, czego tak bardzo, bardzo nie chciałbym usłyszeć? Tak bardzo się boję, bym moje życie nie doprowadził do takiego stanu, że kiedyś usłyszę: nigdy cię nie znałem. Że przekonam się, że moje ofiary, moja ciężka praca, moje wysiłki, moje poświęcenia, moje samozaparcia, moje nowe sabaty, krwawe ofiary obrzydły Bogu i patrzeć na to nie może. Ja już byłem w takim miejscu. Byłem na takim etapie mojego życia. Znacie moje świadectwo i wiecie, kim byłem, jaki byłem i co robiłem. I wiecie, jak się dobrze miałem, w sensie tym, że uważałem się za bardzo dobrego, bardzo porządnego, tylko skrzywdzonego przez niesprawiedliwy los człowieka. Że przyznanie się, że jestem grzesznikiem, kosztowało mnie dużo więcej niż można sobie to wyobrazić. Zbawienny, ratunkowy, takim kołem ratunkowym rzuconym prosto z nieba, kiedy tonąłem w szambie, był psalm 50. Wtedy w Ustroniu, na dniach upamiętania, nagle zobaczyłem leżącą na stoliku Biblię, otwartą na psalmie 50. I tam, o, tak sobie od środka, nagle zacząłem czytać. Psalm 50 od 8 wersetu. Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich. Całe uprawnienia twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu twego, ani kozłów z zagród twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny. Tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co się porusza na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny.
kartę cię i stawią to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje uczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. I tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen.